zamarza mózg, jak ja to mówię. To jest temperatura, która jest no, niewyobrażalna. To jest coś, czego się nie da opisać. Tej temperatury nie da się tak po prostu opisać. Musisz walczyć z wszystkim. Motocykl jest tylko narzędziem do poruszania się w tym środowisku, w którym się znajdujesz. Tylko albo aż. Cześć, nazywam się Marek Suslik. Moją pasją są zimowe wyjazdy motocyklem. Ostatni mój wyjazd to jest ponad 11 tysięcy kilometrów na Syberię do Jakucka, najzimniejsze miasto świata. No, najniższa temperatura, w jakiej się poruszałem, to było przy tym wyjeździe teraz. Minus 55 stopni, okolice Jakucka. Najzimniej było przez rzekę Lenę, kiedy przejeżdżałem zamarzniętą. To uderzenie spod spodu było tak odczuwalne wręcz, że mimo, że temperatura powietrza już była zimna, to jeszcze było czuć, że jedzie się rzeką. Ja często nazywam to, że po prostu jest tak zimno, że zamarza już mózg, myśli własne zamarzają. To jest, mówiąc o zimnie, gdzie doświadczałem już wcześniej tej zimy, gdzieś tam w granicach 30 stopni, nie wyobrażałem sobie tego, że to zimno może być tak brutalne. Właściwości metalu zmieniają się przy temperaturze powyżej 30 stopni, zaczyna metal zmieniać powoli swoje właściwości, pękania stali, metalu, jakichś tam elementów plastikowych, to jest coś, co jest naturalne, więc tu największe obawy miałem nie tyle o siebie, bo nad tym nauczyłem się panować, nad swoim ciałem, co nad motocyklem, co nad Elzą, i tu musiałem się mocno słuchiwać, jak ona się zachowuje, mocno ją wyczuwać. Powyżej pewnej temperatury z motocykla w zasadzie robi się już drezyna. Nie ma czegoś takiego, jak mnie pytają, jaki olej lałeś do lak. On w zasadzie nie ma znaczenia, bo jazda ciągła przez kilka godzin, jeśli się jedzie w temperaturze 40, 45, 50 stopni, mówię kilka godzin, to jest autentycznie kilka godzin, co zresztą pokazał Lion Lock, gdzie mnie można było śledzić. To wszystko jest statyczne, czyli nie ma tam za dużych ruchów, bo te drogi są płaskie, człowiek się nie rusza, nie ma dziur jakichś ze specjalnych, to zamarza. Więc w zasadzie z motocykla robi się taki krążek hokejowy na lodzie, który jest twardy, betonowy, więc tu trzeba mocno się wsłuchiwać w to, co się dzieje z motocyklem. Przy tym mrozie linki się kurczą po 3-4 cm i to też trzeba było mieć na uwadze od tej strony technicznej, typowej, na tym wyjeździe, że nie skręca się i nie robi się nic na ścisk.
na Syberii. Nic. Śruby wręcz zostawia się z pewnym luzem, bo dochodzi taka temperatura, takie, jest tak zimno, żeby to mogło gdzieś tam wszystko pracować. Wszelkiego rodzaju dociągnięcia jakieś maksymalne powodują szczelanie tych śrub, czy tam wiązań, czy trytytki nie działają, bo nasze słynne trytytki po prostu one są z plastiku i one zwyczajnie pękają. Wojciech, jest mróz na drodze. A tak działa norka. Pierwsze kroki na motocyklu to były dawno, dawno temu, powiedziałbym bardzo dawno. Kolega Przemek, kolega Tomek, osiedlowa banda z Tychów. Pokupiliśmy sobie, ktoś kupił ogary, motorynki. No i to był taki okres komunii. Nie wiem, jak to się wtedy działo, ale nie mając pieniędzy, coś się zamieniało, wymieniało i to się gdzieś tworzyło. Nie wiem. Do dzisiaj nie potrafię tego zdefiniować, co to była za metafizyka, że to się tak odbywało. Ale w jakimś dziwnym tempie, jako tam 12-13-latek, miałem już jawę. Najpierw CZ, potem jawę. Koledzy również. I co ciekawe, sprowadzaliśmy te motocykle do piwnicy. W trójkę, czasami w czwórkę. No i taki codzienny rytuał wyciągania tego. I któregoś pięknego dnia mój ojciec mówi, wiesz co, ktoś tam z klatki, bo to w klatce 6 mieszkańców, mówi, ktoś tam parkuje motocykl. Nie wiem, czy to jest, ale stoi tam jakaś jawa i tak dalej, czy coś wiesz. Ja mówię, że nie wiem, że absolutnie nie wiem. Oczywiście to był mój motocykl, on wtedy jeszcze nie wiedział. I myślę, że tak trwało to pewnie za dziecka, to trwało może tam z tydzień, dwa, trzy, bo to jest inna perspektywa czasu, ale dla mnie to były całe wieki w tej chwili, jak o tym myślę. Więc on nie do końca był świadomy, że to jest mój motocykl. No, odpalaliśmy go z Tomkiem w taki sposób z kolegą, czy z Przemkiem, że stawaliśmy na krawężniku, dwójka trzymała z boku, żeby się nie przewrócić, siadało się i się jechało. Za zimno jej chyba. Legenda mówi, że zapala za trzecim razem. To był drugi. Kupiłem ten motocykl na lato, żeby sobie pojeździć. Jakieś zloty klasyku, zloty enduro, letnie. Ale w międzyczasie pojawiły mi się w głowie te pomysły na zimę, więc zacząłem szukać motocykla typowo na zimę. Oczywiście dużo czytałem, dużo oglądałem Tatka, który był na Nordkapie. No zobaczyłem, jakim motocyklem był. Stwierdziłem, że poszukam coś podobnego, że skoro on sobie tam z tym radził, tym bardziej, że pomysły miałem bardziej szalone w przyszłości. Więc zacząłem szukać. No szybko mi kumple powiedzieli, nie szukaj, bo w zasadzie to masz to, co potrzebujesz. Trafiłem na człowieka, który nazywa się Eric Lobo, Francuz. Zafascynował mnie. On przejechał Harleyem Davidsonem Alaskę. Temperatury tam 40 stopni i mniej poniżej. I zauważyłem, że ma narty w tym motocyklu. On opisywał, po co mu te narty były i tak dalej. Szukałem materiału na temat tych nart. Wiedziałem, że w Polsce był ktoś, nie znałem wtedy, to dziś już wiem, był ktoś, który takie narty sobie też tam
samoruby dorobił na zimę, bardziej do zabawy. Ale się okazało, że byli na tych nartach chłopaki na Murmańsku. Dwa wózki boczne plus motocykl z nartami, takimi jeszcze innymi niż te, co ja miałem skonstruowane, ale generalnie były podobne. Zacząłem szukać tych nart. Motocykl był dla mnie wtórny. Mówię, to jest coś, co mogłoby być fajne. Tak trafiłem na Szwecję. Okazuje się, że Harley Davidson robił to w zestawie w latach 30., ale Szwedzi to montowali w pluskwarnie wojskowej i tak pokonywali te wszystkie swoje bezdroża tam szwedzkie. No, kapitalny patent, jak się dzisiaj okazuje, po tych 30 tam kilku tysiącach, które mam za sobą z tymi nartami. W zasadzie motocykl jest nie do wywrócenia, nie da się na nim wywrócić. Nie ma takich warunków, które nie pozwalają mu jeździć, więc uzbroiłem Elzę w te narty i tak się zaczęła przygoda zimowej Elzy. Są dwa niebezpieczeństwa, które ja sobie zdefiniowałem w tej chwili. Pierwsze, to najważniejsze, to jednak te narty traktuję jak wnyki, bo one mają taką konstrukcję, że w momencie, kiedy ja dostanę uderzenie boczne, nie ma możliwości, żebym tej nogi nie stracił do kolana. Po prostu nie ma, chyba że mi się uda zeskoczyć w danym momencie z tego motocykla i wtedy będzie ok. I to jest pierwsze zagrożenie. Drugie, to jest to, na co zwróciłeś uwagę, to jest generalnie ruch pojazdów. To nawet już nie chodzi tylko o mnie, bo śmiem twierdzić, że ja tym motocyklem nie wjadę nigdzie z racji tego, że ja nad nim na tyle panuję, bo to nie są duże prędkości. To nie jest tak, jak jedziemy w lato, jest uślizg, na czymś nie panujemy, jest wywrotka. Tu jest zupełnie inaczej. Jedziesz sobie tym swoim tempem i zawsze ustalasz to tempo bezpieczne. Nie zjedziesz, nie ma takiej możliwości w zasadzie. Jedyny moment, w którym możesz stracić panowanie, a to mi się zdarzało nad motocyklem, to są zjazdy z góry. Bo paradoksalnie te narty, nie możesz się na nich oprzeć, bo one, motocykl traci z podłożem kontakt i one stają się ślizgami. Masa, czyli grawitacja, ciągnie ten motocykl całkowicie na dół i trzeba umiejętnie raczej hamować i próbować jeździć na kołach, a tymi nartami się tylko asekurować. Ale bardzo niebezpieczne, i to jest kluczowe, są pojazdy, które mijamy, które nas mijają, czyli mnie. To jest mocno niebezpieczne z racji tego, że no stłuczek w zimie takich samochodowych widzimy dziesiątki, dziesiątki. Dla mnie taka stłuczka oznacza w najmniejszym przypadku wyeliminowanie z jazdy. Miałem sytuację w Moskwie, jadąc do Moskwy podczas tej dużej śnieżyczy, która tam była, że wpadł SUV w poślizg. On przeleciał przede mną i to mi uświadomiło, że jakby nie brałem tego w ogóle pod uwagę wcześniej, powiem szczerze. Bo będąc na Nordkapie, czy jeżdżąc gdzie indziej, jeździ się godzinami prosto, nie ma tego dużego ruchu samochodowego, więc ten czynnik zagrożenia samochodu jest wyłączony. Kiedy się mijamy, to i tak nic nie widać. Powiem tak, może to zabrzmi dziwnie, trenuję to w lato. Trenuję to w lato poprzez zamykanie oczu na kilka sekund. Proponuję tego nie próbować innym. Jadąc gdzieś tam na drodze prostej, zamykam te oczy na kilka sekund. Początki były bardzo trudne, bo człowiek ma tendencję do skręcania albo w lewo, albo w prawo. Udało mi się doprowadzić poprzez wieloletnie treningi do tego, że te kilkadziesiąt metrów jestem w stanie przejechać w linii prostej, bo to o to chodzi. Zamkniętymi oczami i to jest de facto po to, że to powoduje, kiedy jest podbity ten kurz, kurz śnieżny, powiedzmy, to no, nie widać nic i reszta jest po prostu w rękach przypadku, czy ten samochód mnie widzi, czy nie. Niebezpieczne jest to, że za tym kurzem może się znaleźć drugi pojazd, który chce wyprzedzić tą ciężarówkę i on mnie wtedy nie widzi. I tutaj pewną rolę mają te moje ubrania robocze, w których jeżdżę, zewnętrzne. One nie pełnią żadnej roli dogrzewczej, bo to jest zwykła cerata, więc tam to się z tym nic nie dzieje, ale one mają formę widoczności. I sprawdziłem sobie sam na sobie, że najbardziej jednak są widoczne te pomarańczowe ubrania,
Stąd Rosję, Syberię postanowiłem zrobić w tym pomarańczowym, bo wcześniej jeździłem w tym żółtym fluo. Ten żółty fluo jest na tyle, się rozmazuje w tej jasności śnieżnej, nazwijmy to tak, że tego nie widać, a ten punkt pomarańczowy, punkt czerwony, taki jak mają, nie wiem, ratownicy medyczni, to jest kolor, który mocno kontrastuje z tym śniegiem. No i to w tym dopatruję tej szansy, że ktoś mnie widzi. iPhone na przykład, bo ja jestem iPhone'owcem, ma tą tendencję, że wyciągasz go na mrozie, on się wyłącza, nie jesteś w stanie zrobić zdjęcia. GoPro nie użyliśmy nigdy. Nigdy. Wyłączona, pip, 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 trup. Ja się iPhone'a nauczyłem w taki sposób oszukiwać, że do powerbanka go załączałem, robiłem szybko zdjęcie, film, on i tak się wyłączał, ale te kilka sekund powodowało, że to działało. Stąd większość tego materiału jest z samochodu gdzieś tam nakręconego na zewnątrz, to jest niemożliwe. Mega wiele razy podchodziliśmy do nagrywania już w Jakucku na tej płycie, przy tej choince, to tam chyba żeśmy z pół godziny spędzili, żeby tym telefonem spróbować coś nagrać. Elektryka nie działa, nie funkcjonuje. Wyświetlacze w dzisiejszych motocyklach nie mają prawa bytu. Dlatego taki stary motocykl. Po prostu. To jest tak duża odległość, tak wiele dni, że w zasadzie jest szereg takich rzeczy, które mi utkwiły. Taka najbardziej brutalna, życiowa, gdzie przyjeżdżając na koniec dnia zmęczony, zostało mi to w głowie, myślałem o tym przed snem, no to była bardzo brutalna taka, gdzie mijając na bezdrożach, mówimy tu o tam setkach kilometrów niczego, byliśmy świadkami wypadku drogowego, ja i Jara, czyli był wypadek drogowy, gdzie samochody były zakleszczone, jakaś jedna osoba się tam poruszała dookoła, nic się tam nie działo w zasadzie, w środku jakieś tam ofiary leżały. Pojechaliśmy dalej, bo my nie mogliśmy stanąć z racji bezpieczeństwa i mrozu. Na mnie to był tylko taki bardziej przejazd, zobaczenia co się dzieje, była tam jakaś historia. Jadąc godzinę motocyklem, dopiero mijałem buchankę, karetkę pogotowia. Buchankę. Wyobraźcie sobie buchankę. Po kolejnej godzinie dojechałem do jakiejś tam malutkiej mieścinki, bo to tam miejscowość. Mieścinki, która była jakieś tam kilka drewnianych domów i jakiś bar z herbatą, ten gdzie ja się bardzo często zatrzymywałem. I wtedy sobie uświadomiłem, 2 godziny jazdy, nie ma nic, a tam są ci ludzie w tych samochodach. Z drugiej strony, tam gdzie ja przyjeżdżałem, też jechałem kilka godzin i też nic nie mijałem. I to mi gdzieś tak utkwiło bardzo mocno. I później, rozmawiając już w mieście z Rosjaninem, z miejscowymi, oni mówią tak, chłopie, tam nie jedzie się już do osoby, która żyje, bo jest minus 45 stopni, tylko jedzie się w zasadzie to wszystko posprzątać. Zaczęło się od tego, w zasadzie od tego, że dużo, dużo wcześniej jakby wiedziałem, że muszę tam mieć samochód techniczny. Na odcinku Jakucka, na odcinku Oymyakonu, który potem chciałem zrobić, nie ma możliwości wyjazdu bez samochodu technicznego za sobą, motocyklem, bo to jest niemożliwe. Po prostu zostałbym tam, zamarzłby tam, bo tam dziesiątki samochodów zamarzają na drodze, ciężarówek czy czegoś. Nie wiem, czy za mną jest widoczny nóż, który wisi. On jest zrobiony z resorów samochodów zamarzniętych w Jakucku. Mój ukraiński kolega, Sasza, powiedział, to jest niemożliwe, Marek. Przejedziesz Rosję, oczywiście, Rosję sobie przejedziesz, wszystko będzie fajnie. Dojedziesz do Bajkału, wszystko będzie super. Od Bajkału, czyli w zasadzie od Wandue, tam gdzie już się wjeżdża w te takie zimniejsze tereny, zacznie się robić problem. A w momencie jest taka miejscowość Never, ona się nazywa. Tam jest rozjazd w lewo i w prawo. W prawo idzie droga na Władywostok i to jest normalna asfaltówka główna przez Rosję, no zresztą. W lewo idzie na Jakuck, Oymyakon, Magadan. To jest ta słynna droga w lato, która jest cała z błota, z gliny, ta nieprzejezdna. Paradoksalnie tam można
lepiej przed zimą niż latem, tylko trzeba wytrzymać te mrozy. Więc od tego momentu jazda bez supportu oznacza śmierć. Nie, że może, tylko śmierć. Bez kresy, bez droża, nie ma czegoś takiego, jak my Europejczycy myślimy, że przyleci helikopter z LPR-u, albo ktoś będzie za chwilę przejeżdżał i cię uratuje. Nie, tam się nic nie dzieje. Tam jedynie co funkcjonuje, to transport dużych ciężarówek, bo to jest jedyny moment, gdzie oni mogą w te tereny dowieźć, przywieźć drewno, czyli te syberyjskie, i dowozić jakieś tam produkty czy paliwa. To się wszystko odbywa w zimie, bo latem tam są rzeki potężne i nie ma możliwości przeprowadzania tego, więc na to potrzebowałem support. Sasza mówi, musimy coś zorganizować, musi ktoś jechać, mówi. Ja mówię, no nie mam szans, ja nie mam budżetu na to ani nic, żeby zorganizować jeszcze samochód dla siebie. Mówię, jadę tak. Rzucił tematem od strony Rosji, bo dobrze mówi po polsku, dobrze mówi po rosyjsku ten Ukrainiec, Sasza Mokoja. Rzucił tematem na Rosję. Na Rosji generalnie zrobiło się, co to za pomysł i tak dalej. Wielkie show. Pojawił się Rosjanin. Gdzieś tam kolega przez kolegę i tak dalej. Mówi, ja pojadę. Tylko jest jeden problem. Samochód mam, bo dostaję go od ojca. Jak ojciec usłyszał, co chcecie zrobić, to odstawił swoją Toyotę Land Cruiser, mówi, jedźcie. Wy sobie pokryjcie tylko koszty paliwa. Oczywiście on tych kosztów nie miał, bo to mówimy o kilku tysiącach kilometrów tam i z powrotem, bo jedno to jest wyjazd w jedną stronę, potem jeszcze musiał wrócić tym samochodem. Ja mówię, ja tego nie mam. Ja też nie ustaliliśmy, że jesteśmy bez pieniędzy takich, żeby jeszcze powielić ten wyjazd, bo ja miałem te swoje koszty. Przyszedł pomysł zbiórki. Ja miałem z tym cholerny problem, bardzo duży problem, żeby tą zbiórkę zorganizować. Oczywiście mocno dociśnięty. Wyliczyliśmy, ile to jest pieniędzy, żeby to zebrać. Uruchomiłem tą zbiórkę na samochód techniczny. Wrzuciłem to bodajże o 4 rano, bo ja już wtedy nie sypiałem z tych emocji, z tego wszystkiego. Musiałem to gdzieś poukładać. O 4 rano wrzuciłem tą zbiórkę. Przyjechałem o 10 rano do biura. Chciałem zobaczyć, jak to tam wygląda w ogóle z tą zbiórką. Okazuje się, że ta zbiórka już dużo przekroczyła to, co my tam chcemy. Spotkałem się z Arą w Rosji, w koło miejscowości Chita. Tam dojechał Toyotą, już taką uzbrojoną. Doleciał samolotem Sasza z Ukrainy. I od tego momentu, gdzieś tam od połowy Rosji, 2/3 Rosji w zasadzie przejechałem, od połowy Rosji jechali tym samochodem za mną. W którymś momencie w Rosji, jeszcze nie w tej europejskiej części, już tam trochę dalej, bardzo mocno Rosjanie nakręcili się tym GPS-em, który miałem, którym mogli mnie śledzić. Wyglądało to w którymś momencie już tak, że w zasadzie, gdzie się nie pojawiałem w jakiejś miejscowości, to tam już były osoby, oczywiście pozdrawiam wszystkie kluby motocyklowe, wszystkich, których gdzieś po drodze spotkałem, którzy mi pomogli, były już osoby chętne do pomocy. Działało to tak, że dużym plusem było to, że Ara był Rosjaninem. Upubliczniliśmy jego numer telefonu, więc mogli gdzieś tam do nas dzwonić, więc my tam te 200 km przed danym celem. Już były jakieś osoby, przyjeżdża i wszystko jest gotowe, to w cudzysłowie ciepła herbata, nocleg i tak dalej, tylko tam dojedź. To, co jeszcze zauważyli Rosjanie, i zresztą to jest mój taki mały sukces, uważam, to udało mi się pokonać ponad 1000 km za jednym razem w zimie, i to odnotowały
odnotowało wiele serwisów rosyjskich, wiele klubów motocyklowych ten dystans 1000 km, bo w Rosji jest coś takiego, że jeśli się przejedzie ze względu na te ich odległości 1500 km latem za jednym wyjazdem, to się tam otrzymuje jakiś certyfikat, bo to są duże kilometry. No ja przejechałem ponad 1000 km w zimie, co też według wiedzy na tamten czas nikt tego nie zrobił i też zostałem tam wpisany w jakieś tam rosyjskie kanony motocyklowe. Wyjazdy zimowe niestety, te które ja organizuję dla siebie, czyli te które jeżdżą, mają wyłączony czynnik zwiedzania. I tu to jest bardzo duża bolączka. W przypadku Rosji, w przypadku Syberii miałem to szczęście, że spotykałem po drodze wielu ludzi, u których nocowałem, czy miałem możliwość spędzenia chwilę czasu i tam miałem jakiś zalążek tego, co się dzieje dookoła, jakiejś kultury, jedzenia, tego typu rzeczy, ale to absolutnie nie wyglądało na zwiedzaniu. Czy w Nordkap, czy w Moskwie, czy na Syberii, celem w samym sobie jest jazda. To jest taka trochę największa ułomność, bym powiedział, ale cel jest mój inny. Moim celem jest przejechanie, dotarcie, zmierzenie się, i to jest kluczowe, z tymi wszystkimi problemami, które występują podczas jazdy. Jakby ciężar jest zupełnie na czymś innym. Ciężar jest na walce, na sprzęcie, na psychice, bo też musimy sobie uświadomić, że no, często rozmawiamy z własnym kaskiem. No, to jest nasz największy przyjaciel w podróży, czy te drugie ja. I tym się to różni od tego lata, że się nie zatrzymujesz na tą przysłowiową fajkę, bo zwyczajnie nie ma na to energii, bo zatrzymanie się oznacza wytracanie kaloryczności, jest ci coraz bardziej zimno, więc koncentrujesz się na czymś innym. Czyli nie mówimy o romantyzmie. Nie mówimy o romantyzmie. Czysty sport. Czysty. Nazywam to sportem, powiem szczerze, czysty sport. A co ci daje ten sport? Co mi daje ten sport? No przede wszystkim walkę z przeciwnościami. Ja to często porównuję do chodzenia po górach. Oczywiście za to jestem jako z środowiska motocyklowego, tak to nazwijmy, czyli motocykliści. Nie do końca to wszyscy rozumieją. Ale właśnie w tym chodzi o to, że musisz walczyć z wszystkim. Motocykl jest tylko narzędziem do poruszania się w tym środowisku, w którym się znajdujesz. Tylko albo aż. Ale moimi trudnościami jest zimno. Pamiętajmy, że ja jeżdżę statecznie. To jest sport, w którym siadam, przejeżdżam, nic się nie dzieje, nie ma ruchu. Te narty też powodują, że mogę na tych nartach stanąć i trochę się tam pochuśtać, powygłupiać, jak ja to nazywam, i rozgrzać. Ale to jest cały czas coś. Koncentracja, czy motocykl dobrze pracuje. Każdy dźwięk trzeba wysłuchać. Powiem ci, że paradoksalnie im gorzej, tym lepiej. Działa to dokładnie w taki sposób. Im więcej trudności, tym więcej chcesz z tym walczyć. I chyba dlatego też to trochę porównuję do tej wspinaczki, do tych chłopaków, którzy gdzieś tam idą na te 8-tysięczniki i nawet nie zdobycie tego samym w sobie, nie z tego ma satysfakcję, tylko z tej drogi dojścia. I to jest właśnie trochę takie to jeżdżenie moje tym motocyklem zimą, że tam, gdzie już masz tą słabość, mówisz sobie, muszę jechać dalej, tak? I to psychicznie nigdy nie było takiego myślenia u mnie, że tak, okej, teraz to ja już kończę, jest coś tam źle, niedobrze. Nie, tutaj absolutnie nie. To jeszcze im więcej kłód pod nogi, tym większy jakby challenge do zrobienia. Walka z tymi codziennymi minutami, no to tak jak mówię, no jedziesz i patrzysz sobie, jakie jest ładowanie. Za chwilę musisz sprawdzić, czy masz hamulec z tyłu, bo przecież mógł ci zamarznąć. Czy tu działa w tą stronę coś, czy w tą, więc tych jakby zmiennych jest tyle, że to powoduje tą satysfakcję
z dojeżdżania. Im ten cel, w moim przypadku to był Omiakon, a miał być jeszcze potem Magadan, skończyło się na Jakucku, bo to ten cel się przesuwał. Im więcej sobie radziłem z tymi trudnościami, tym byłem w większym takim wkręcie, jak ja to mówię, że mógłbym jechać dalej. I to, co jest istotne, wyjazd na Syberię, w przypadku Syberii, powodował, że im dłużej jechałem, tym trafiałem w cięższe warunki. Czyli bardziej zmęczony, bardziej zajechany, wjeżdżałem w coraz niższe, coraz gorsze warunki jakby do pokonania, więc to była taka trochę odwrócona rzecz, co nam się gdzieś tam latem zdarza, że my wypoczywamy jednak na tych wyjazdach, przyjeżdżamy pozytywnie zmęczeni z wyjazdów letnich. Tutaj trzeba było mieć na uwadze, że za te 6-7 tysięcy kilometrów, które jeszcze były przede mną, będzie coraz trudniej.